Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby rozmawiać o książkach. Dzisiaj akurat nie będzie o książkach, ale o komiksach. Ja, proszę Państwa, wpadłem na taki pomysł, żeby część naszych produktów umieścić na rynku i zobaczyć, jak one się tam będą sprzedawać. Czyli na rynku, czyli żeby je umieścić w sieciach za pośrednictwem hurtowni, bo inaczej się tego zrobić nie da. I wycofałem te produkty ze sklepu. Był to pomysł taki sobie i te produkty do sklepu wrócą. Dlatego, że hurtownia nie jest w stanie zagwarantować mi takiej sprzedaży, jaką gwarantuje internet i tak naprawdę ja sam sprzedaję więcej niż oni. Więc no, być może produkt jest nietrafiony, natomiast ja się będę upierał, że on jednak jest trafiony. A rynek to jest takie miejsce, które się powinno rozwijać w najróżniejszych kierunkach i modyfikować coraz bardziej, tak, w coraz to bardziej jakieś skomplikowane, ładniejsze, bardziej treściwe, bardziej złożone formy i coraz bardziej atrakcyjne jeszcze do tego. A nie jest to miejsce, gdzie się sprzedaje pasztetową zawiniętą w papier i śledzia w gazetę. No więc nasz rynek wygląda właśnie tak, jak to przed chwilą powiedziałem. Niestety, więc moje produkty tam się cieszą średnią popularnością, bo śledź owinięty w gazetę rządzi. Proszę Państwa, opowiem o produktach, które wrócą niebawem. Kiedyś wydaliśmy historię Katalonii. Tekst Javiera Barraicoa, a rysunki zrobił Juan Alonso. Współpracowaliśmy z hiszpańskimi karlistami. Mam nadzieję, że do tej współpracy kiedyś wrócimy. To jest jedyny taki komiks, jaki się ukazał w Polsce, który koresponduje żywo z tym, co mamy obecnie na tapecie politycznej, dlatego że panowie, którzy ten komiks stworzyli, stworzyli go po to, żeby pokazać, że Katalonia jest integralną częścią korony hiszpańskiej, a nie po to, żeby popierać secesjonistów. To jest ważna rzecz, bo te idee, które są zawarte w tym albumie, bardzo mi się podobają i są bliskie memu sercu i jestem jedynym polskim wydawcą, który dał tym ludziom możliwość zaprezentowania swoich racji w języku innym niż hiszpański. Być może Niemcy coś im drukują, ale przypuszczam, że nie. Może jeszcze są inne kraje, nie wiem, Rosja, gdzie oni mogą coś takiego wydrukować. Natomiast no, tutaj w Europie Środkowej to chyba tylko my. Ja to zrobiłem z sympatii dla idei i też trochę namówiony przez moją koleżankę Sylwię, która mieszka w Barcelonie, która ten komiks tłumaczyła razem z Magdą, która też tam mieszka i uważam, że produkt jest udany. Autorzy byli bardzo zadowoleni z tej formuły, to znaczy daliśmy i lepszy papier, i lepszą okładkę i folię. Generalnie zrobiliśmy to lepiej niż zrobiono to w Hiszpanii. Zrobiliśmy to lepiej, bo większość rzeczy robimy lepiej po prostu. No i proszę Państwa, to jest 700 lat historii Katalonii do czasów prawie że współczesnych. Ja poprzedziłem to wstępem. Zaczyna się od starożytności i tak po kolei, proszę Państwa. To oczywiście wymaga rozmaitych glos i uzupełnień ze strony czytelnika, no ale ja nie wydaję rzeczy łatwych i nie wydaję też rzeczy, które by się nadawały tylko do rozrywki, jak się niektórym wydaje. To znaczy, no, one są rozrywkowe, natomiast no, potrzebne jest jakieś tam przygotowanie do tego, żeby się porozrywać. Tak samo jest z historią Katalonii. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie nasze słowo w tej współpracy z autorami hiszpańskimi, że to jeszcze coś się z tego w jakimś krótszym lub dłuższym czasie urodzi. Proszę Państwa, jak widzimy, sprawa Katalonii nie schodzi z tapety. To jest szalenie ważna rzecz, bo te zmiany w Europie Zachodniej, bo ja jestem głęboko przekonany, że to, co będzie się działo w Europie teraz, te wszystkie nieprzyjemne rzeczy będą dotyczyły Europy Zachodniej, a nie Wschodniej.
Europa Wschodnia będzie miała spokój, znaczy, co to znaczy spokój, jak on będzie wyglądał. Natomiast no, na pewno nie będzie tu takich dramatów, jakie dzisiaj przeżywa Hiszpania. Co do tego jestem dość silnie przekonany, oczywiście mogę się mylić. Natomiast uważam, że próby oderwania Katalonii będą się powtarzać i że ta eskalacja doprowadzi w końcu do otwartego konfliktu, do wojny domowej. To jest takie pytanie, kto pierwszy wyłoży budżet na bojówki. Takie poważne bojówki, a nie na tych, pardon, śmieciarzy, którzy ganiają w tych dziwnych łachach po ulicach i podpalają samochody. Poważna bojówka, wszyscy wiedzą, co to jest poważna bojówka. To jest facet w mundurze z pałą i szpadryną w rękawie. Jak ktoś nie wie, co to jest szpadryna, to ja zaraz wyjaśnię. To jest poważna bojówka i takich facetów odpowiednia ilość powoduje, że jedno miasto, drugie miasto, trzecie, a potem cały region odłączają się od jakiegoś systemu i przyłączają do innego, do jakiego tego jeszcze nie wiemy, ale być może wkrótce się dowiemy. Ja tylko przypominam, że ksiądz Haramsa, taki był ksiądz, który nagle zadeklarował, że nie jest księdzem, tylko gejem, odłączył się od kościoła i przyłączył się do swojego partnera, który w tej Katalonii piastuje jakieś poważne, a może też niepoważne, ale też nie do końca jawne funkcje. To też jest moim zdaniem dość znaczące. A co to jest szpadryna? Już tłumaczę, bo samemu mi to wyjaśniono nie tak dawno temu. Proszę Państwa, szpadryna to jest bardzo groźne narzędzie. Tutaj umieszcza się na specjalnej obręczy sprężynę, a na sprężynie odważnik. I to się nosi w rękawie. I jak ktoś próbuje nas zaatakować, albo my próbujemy kogoś zaatakować, to po prostu wypuszczamy ten odważnik z rękawa i to w zasadzie wystarczy. No więc strzeżmy się ludzi ze szpadryną i uważajmy na nich, bo tacy mogą się pojawić nie tylko w Katalonii, ale również w Polsce. Nikt tego już dawno nie używał. Ostatnim człowiekiem, który opiewał szpadrynę, był chyba Marek Chłasko, może Marek Nowakowski, nie pamiętam. Historia Katalonii, proszę Państwa. Od czasów starożytnych do prawie że współczesnych, ze wskazaniem na to, co dzisiaj w Barcelonie i okolicach się odbywa. Bardzo Państwu dziękuję. A nie, jeszcze nie dziękuję, momencik, bo to jeszcze nie koniec. Omawiamy komiksy, więc ja przypomnę dwa nasze produkty, które również powrócą. Mieliśmy zamiar zrobić cykl czterech takich produktów, ale ponieważ one są tak łatwe w odbiorze, a ich cena nie może być przystępna, to są tak zwane memiksy, proszę Państwa, ze względu na to, że one się składają z memów. Ja będę tutaj mówił o tym samym, o czym mówię zawsze, że ja nie potrafię i nigdy nie będę tłumaczył świata ludziom, ani opowiadał żadnych historii metodą Claudii Jachiry. To znaczy nie będę się fotografował ani na tle napisu Bóg, honor, ojczyzna, ani na tle napisu Bóg, horror, włoszczyzna, ani na tle żadnego innego napisu z ładunkiem takiej treści. Więc mam swoje napisy i swoje ilustracje. Ja wiem, że takie proste wytłumaczenia zawsze znajdą wdzięcznych odbiorców, no ale ja nie idę tą drogą. Po prostu. Nie idę tą drogą, proszę Państwa, idziemy inną drogą i kiedyś wymyśliliśmy z Tomaszem, że będziemy wydawać tak zwane memiksy. Znaczy, jak żeśmy to wydali, to się nie nazywało memiks. Nazwę memiks wymyślił nasz kolega Kuba. Tak po prostu usiadł i wymyślił, zadzwonił do mnie i mi to pokazał. Natomiast o cóż chodzi w tych memiksach, proszę Państwa? Chodzi o to, że Tomek, który zna się na różnych rodzajach sztuki wizualnej i sam się zajmuje i witrażem, i komiksem, i ilustracją, i też maluje czasem, stwierdził, że trzeba sprowadzić taki sposób opowiadania, albo podobny do takich japońskich drzeworytów z początku XX wieku. Drzeworyty z epoki Meiji, gdzie jest jakiś fragment z historii cesarstwa, a i oblany tekstem, komentarzem w języku japońskim. No i pomyśleliśmy, że jak to zrobimy, to będzie ciekawe. To jest rzeczywiście ciekawe i przystępne. Natomiast no, pokusa, żeby tłumaczyć rzeczy prosto, skomplikowane,
jest w Polsce nie do zwalczenia. No ja tego nie zrobię, choćby nie wiem co. Nie zrobię ani komiksu, ani memiksu pod jakąś taką sztampową formułę, która jest obecna w mediach. Nie pójdę na służbę do mediów. Nie będę tego robił. Więc mamy trudny produkt, który w dodatku jest nie tani. Obniżyłem cenę, wypuściłem to na rynek, ale ten produkt jest średnio zrozumiały. Znaczy ja go bardzo lubię, on dla mnie jest zrozumiały. Jest tu mnóstwo wątków prowadzących nas albo do wydarzeń, albo do filmów, albo do książek, albo do artystów, bo oczywiście skoro mamy za podstawę i za punkt wyjścia, wzięliśmy sobie te drzeworyty japońskie, no to idziemy konsekwentnie dalej i tutaj cały czas pojawiają się jakieś wątki artystyczne i różne tropy. Tutaj mamy Jana Matejkę i Joannę Dark wjeżdżającą do REM i historię z tym związaną. Dlaczego akurat z tym, chociaż nie jest to memiks o średniowieczu, to państwo sobie doczytacie, jak sobie to kupicie. To się nazywa Narodziny Świata, albowiem zaczyna się w stuleciu XIX jeszcze i doprowadza nas ta narracja do roku 1914, czyli do wybuchu pierwszej wojny światowej. Tutaj, proszę Państwa, mamy człowieka, który ukradł Monelizę z Luwru w 1913 roku, Vincenzo Perugia. To jest fantastyczna historia, ponieważ on jest przez profesora Porębskiego opisany w książce Granice Współczesności, którą musiałem czytać na studiach o zgrozo, jako taki właśnie biedny włoski emigrant, który zatrudnił się w Luwrze, żeby tam naprawiać okna i stwierdził, że ta Monaliza to ona musi być we Włoszech, a we Francji to nie ma, nie wiadomo dlaczego ona jest właściwie w tej Francji. Więc proszę Państwa, Vincenzo Perugia był zawodowym złodziejem, który kradł obrazy z różnych galerii prywatnych dla JP Morgana i innych bardzo bogatych osób, a ślusarza czy też szklarza udawał tylko. Ukradł tę Monelizę w przeddzień wybuchu wojny po to, żeby zrobić bardzo brzydkiego psikusa policji francuskiej, która nie potrafiła tego obrazu znaleźć. I ten obraz w końcu rzekomo znalazł się pod łóżkiem Perugii, gdzie on go trzymał przez 3 lata, a następnie Vincenzo stanął przed sądem, tam odegrał rolę biednego prostaczka i sąd go wypuścił. Ja nie wiem, co się z nim stało. Podejrzewam, że długo nie pożył, zważywszy na to, że Monaliza odnalazła się w Toskanii. Toskanii, jak żeśmy to już po wielokroć udowodnili, to był brytyjski lotniskowiec zainstalowany w Italii, tak samo jak dzisiaj Izrael jest amerykańskim lotniskowcem zainstalowanym na Bliskim Wschodzie. No więc odnaleźli go florenccy policjanci. Więc proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak florencki policjant. Florencki policjant w XIX wieku i na początku wieku XX to policjant brytyjski. Można się z tym nie zgodzić oczywiście. Zostało to odnalezione, Francuzi dostali po nosie. Tło tego pozostawiam Państwa spekulacjom. Proszę Państwa, dochodzimy do wojny, dochodzimy do wojny i kończymy nasz memiks zamachem, bynajmniej nie zamachem na arcyksięcia Ferdynanda, bo on był mniej ważny niż zamach na Jeana Jaurèsa, francuskiego socjalistę, którego zabił oczywiście prawicowy ekstremista. Ci prawicowi ekstremiści, proszę Państwa, 100 pociech z nimi. Breivik, Niewiadomski, morderca Jaurèsa. Proszę Państwa, Jaurès miał władzę realną, w przeciwieństwie do Georges'a Clemenceau. Jaurès miał władzę realną nad ludem francuskim i umiał otworzyć serca tego ludu. Jaurès zorganizował strajk winiarzy na południu, na starym heretyckim południu, gdzie było pełno winogronowych gospodarstw, które produkowały niewielkie, ale szybko upłynniane za gotówkę zapasy wina. Jaurès spowodował ten strajk, pokazał swoją siłę, potem był zamach na arcyksięcia Ferdynanda. Francuzi przygotowywali się do wojny już wcześniej, ponieważ to oni mieli, na nich miał spocząć główny ciężar wojny i oni mieli wypchnąć Niemców i odzyskać utracone w 1871 roku tereny, czyli Alzację i Lotaryngię.
Na taki układ z Anglikami zgodził się Georges Clemenceau, ale Jaurès się nie zgodził, dlatego że Jaurès nie chciał wojny. Podobnie jak nie chciała tej wojny armia francuska i spora część elit. Żeby do tej wojny doprowadzić, trzeba było we Francji przeprowadzić różne histerie. Tak? Trzeba było rozpętać antysemityzm, trzeba było afery Dreyfusa, trzeba było afery Fiszek, afery panamskiej i innych afer, żeby w końcu można było doprowadzić Francję do tej katastrofy, jaką była pierwsza wojna światowa, która Francję zdemaskowała i nie dała jej szansy przy kolejnej odsłonie światowego konfliktu, czyli w roku 1940. Proszę Państwa, gdyby Jean Jaurès nie został zamordowany, żaden francuski poborowy pochodzący z dzielnic robotniczych, a takich była większość, nie wziąłby powołania do ręki po prostu, bo Jaurès by mu zabronił. Więc Jaurèsa należało bezwzględnie zlikwidować. I to właśnie zrobiono w sierpniu 1914. Na okładce mamy Józefa Piłsudskiego, jak widzimy, który sobie zawiązuje. To jest znana Państwu ilustracja z książki o kamikadze, kiedy to lotnik japoński zawiązuje sobie cesarską flagę na głowie, wsiada do samolotu i pędzi po prostu wprost nad morze, żeby rozbić się o pokład amerykańskiego lotniskowca. A tutaj w tej zaszczytnej roli Tomasz umieścił Józefa Piłsudskiego. Drugi memiks, jaki zrobiliśmy, proszę Państwa, to jest memiks, przeskakujemy czasowo do czasów po II wojnie światowej i mamy naszych ulubionych bohaterów naszej wyobraźni. To jest Leszek Kołakowski. Leszek Kołakowski z rewolwerem w ręku. Ja nie będę powtarzał tych różnych bonmotów, które już mówiłem. Chodzi o to, żeby pokazać czasy po II wojnie światowej inaczej niż to do tej pory czyniono. Ja myślę, że wrócimy jeszcze do tego, dlatego że jest tyle postaci, tyle przedziwnych sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, a których nam nikt nie wyjaśni. To jest rzecz łatwo absorbowalna, ten memiks, łatwiej niż ten poprzedni, ponieważ tam jest wiele wątków, o których ludzie nigdy nie słyszeli, no bo umówmy się, kto pamięta, kim był Jean Jaurès. Wielu osób wie, natomiast zamach na arcyksięcia Ferdynanda przesłania wszystko, jeżeli idzie o czasy przed pierwszą wojną światową i moment tej wojny wybuchu. Proszę Państwa, tutaj mamy trochę o Polakach, którzy zostali za to, że nie zrozumieli nowych czasów i nie zrozumieli, jak będzie wyglądała Europa po wojnie, zamordowani, a wcześniej okaleczeni ciężko. I mamy Charlesa Chaplina, który został wyrzucony z Ameryki za sprzyjanie komunistom. Musimy zawsze o tym pamiętać, że nasz ulubiony komik Charles Chaplin, Brytyjczyk, został z Ameryki wydalony za udział w organizacjach komunistycznych. Kim tak naprawdę był Charles Chaplin, który dożył końca dni swoich jeszcze za mojej pamięci? Ja go pamiętam jako stareńkiego bardzo człowieka, pokazywali go w telewizji, mieszkał sobie w Szwajcarii i tam umarł. No właśnie. Mamy tutaj sprawę biskupa Czesława Kaczmarka, ukazaną w ten malowniczy sposób. Mamy jeszcze raz profesora Leszka Kołakowskiego z papierosem i rewolwerem w ręku, jak usiłuje trafić do młodzieży. Taki żart zawsze powtarzam. Mamy całą sprawę psychologii powojennej i jej powiązania z, no co tu gadać, z naukami tajemnymi, tak? Z różnymi histeriami satanistycznymi, które przyszły z Zachodu. Ten pan to nie jest Adolf Hitler w okularach, to jest Menachem Begin, gdyby ktoś próbował odgadnąć, o co chodzi. To jest Menachem Begin i moment powstania państwa Izrael. To jak widzimy, wszystko jest oblane tekstem i dokładnie wyjaśnione, o co tu chodzi. I tu są, proszę Państwa, osoby, o których się normalnie i naturalnie w kontekstach powojennych nie mówi, tacy jak Józef Witwicki. Profesor psychologii, filozofii, tłumacz, twórca zwany ojcem polskiej psychologii, który tutaj jest umieszczony obok Wisławy Szymborskiej, Andrzeja Nowickiego, znanego
satanisty i człowieka no, niezwykle uzdolnionego, jeżeli idzie o warsztat autorski, który pozostawił potężny dorobek, a jego synowa, Wanda Nowicka, straszy nas dzisiaj na ulicach i wygraża, grozi nam różnymi tam konsekwencjami, jeżeli pozostaniemy przy tych naszych uporach głupich, przy których trwamy. O budowie nowej huty. Ja nie będę wszystkiego pokazywał. Czym to się kończy? Kończy się rewolucją seksualną. Ten dziwny pan w okularach to nie jest Józef Orzeł, tylko Jean-Paul Sartre. Proszę państwa, Jean-Paul Sartre, impotent, który stoi u zarania rewolucji seksualnej. To też jest ciekawe. Impotent u początku rewolucji seksualnej. Mamy oczywiście kwestię węgierską i rewolucję w Budapeszcie antysowiecką. Uważam, że produkt ten jest bardzo bogaty i wart przeczytania i obejrzenia. A oczywiście mamy kwestię demografii i całą kwestię dotyczącą ochrony życia poczętego i aborcji, która tu została omówiona. Są też wątki muzyczne, ponieważ propaganda przekazywana za pomocą tak zwanych zespołów młodzieżowych też szalenie ważny element tego całego szamba komunistycznego, które się wylało na Polskę po wojnie i w którym my tkwimy, uważając, że wszystko jest w porządku i w ogóle to takie sobie są żarty. Tu jest akurat Tadeusz Kantor i zadziwiająca, nieznana historia jego teatru oraz jego życia i jego konceptów, które on sobie tam wymyślał w związku z tym teatrem. Proszę państwa, Świat w ciemnościach się to nazywa. Bardzo państwu polecam. Jeszcze trochę tego mamy. Wstawię to niebawem z powrotem do sklepu, żeby sobie było i się sprzedawało. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.